było tak, że dzisiaj wyszłyśmy właśnie tak troszkę bez presji, bo już dwa razy grałyśmy właśnie z chemikiem i nam się jeszcze nie udało z nimi wygrać. One są bardzo dobre, są na pierwszym miejscu, jeszcze nie przegrały spotkania, więc dla nas było takie coś, że my nie musiałyśmy tego spotkania wygrać i może dlatego, może to nam pomogło. Miałyśmy bardzo dobre przygotowanie, grałyśmy z Galatasaray, bo to są podobne drużyny. Bardzo fajną siatkówkę grają i wydaje mi się, że to przygotowanie było też bardzo dobre. Bo wtedy też dużo bardzo ryzyko brałyśmy w ataku, w zagrywce i dzisiaj to tak samo wyglądało. Tak, my jesteśmy taką drużyną, która się po prostu nie podaje i to było już widać na tym pucharze z Muszyną. I wydaje mi się, że ciężko jest z nami wygrać, bo nawet jak przegrywamy, to my się po prostu nie podajemy i to jest bardzo fajna cecha nasza. A dzisiaj też, że to chemik, to my się nie bałyśmy i to nam wyszło na plus i teraz mamy 3 punkty, 3 punkty zostają w Łodzi, ale my walczymy dalej w następnym spotkaniu, bo to bardzo ważne spotkanie. To jest ciężki okres dla nas, dużo meczy gramy i może tak się przydarzyć, że to zmęczenie jednak kiedyś nas dopadnie. Mam nadzieję, że nie oczywiście, ale jest bardzo ciężko. No i właśnie te następne spotkania będą tym bardziej ważne, żeby jeszcze się zmotywować, żeby dotrwać do końca i żeby walczyć jeszcze o te punkty i o to miejsce w tabeli. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie cieszymy się tą wygraną. W Istambulu było ciężko, bo po podróży tego doszło i one grały u siebie, więc wydaje mi się, że tutaj będzie im się trudniej grało. Większa hala, trudna hala do grania i kibice, którzy nam, jestem pewna, na pewno bardzo, bardzo dużo pomogą. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno w obronie będziemy musieli się poprawić. A wydaje mi się, że tam nie zagrałyśmy słabego spotkania, bo w ataku było naprawdę bardzo dobrze, w bloku też. Tylko jakbyśmy tą obronę jeszcze poprawiły, to zobaczymy. Tak, i to bardzo cieszy, że jednak się nie podałyśmy, chociaż my wiedziałyśmy, że chemik też oczywiście nie przegra, nie położy się przed nami, że po tym drugim secie one będą walczyć dalej, no i tak też się stało. Ale cieszę się, że w tym czwartym secie udało nam się podnieść i po prostu zacząć od zera. I my wiedziałyśmy od pierwszego seta, że możemy wygrać to spotkanie, bo wydaje mi się, że dzisiaj się po prostu lepiej czułyśmy niż w ulicy. Kaja, która to już twoja statuetka? Już chyba przestajesz liczyć te statuetki. Dziesiąta. Wielkie gratulacje. Dziękuję.